Któż z nas nie kojarzy tego wiatraka na Montmartre w Paryżu? Jest rok 1876, August Renoir maluje roztańczonych młodych ludzi. Słońce wpada na ich kapelusze, na marynarki, suknie, takimi strzępami, które rozdają gałęzie i liście drzew. To feria cieni, świateł, barw. Spójrzmy na tych młodych ludzi. Raczej ubodzy. Niewiele mają. Tanie wino, tania tanzbuda. Niedziela, lato. Przez cały tydzień one, szwaczki, krawcowe, gdzieś tam pracujące u niedobrych przełożonych, którzy nieładnie traktują, oni, młodzi żurnaliści, biegający po mieście i wciąż znoszący krzyki swoich przełożonych. Wszyscy marzą, żeby się uwolnić, by być razem i myśleć o przyszłości. I to marzenie się teraz w tę niedzielę spełnia. Są królami i królewnymi. Są tylko dla siebie. Nikt nie krzyczy, nikt nie podszczypuje. Nikt nie upokarza. Nikt niczego nie chce. Po prostu są dla siebie, są razem. I tutaj dotykamy jednej z najpiękniejszych, absolutnie najpiękniejszych tajemnic impresjonizmu. Oto taka zwyczajna scena. Najzwyczajniejsza na świecie, a jakaż królewska. Jakżeż piękna, dostojna i uroczysta. Oto zawdzięczamy impresjonistom, a ten obraz jest tego pięknym przykładem, uwznieślenie chwili błahej, tego co najzwyczajniejsze, co jeszcze niedawno niegodne byłoby malowania, opisywania, a teraz staje się źródłem zachwytu, bo każda chwila, nawet ta najskromniejsza, przeżywana w ubogim świecie naszych małych możliwości, może być najpiękniejszą chwilą naszego życia.